Zespół ratowników medycznych ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu prowadzi kampanię informacyjną. Ratownicy chcą edukować mieszkańców powiatu i nie tylko, w jakich przypadkach konieczne jest wezwanie karetki oraz jak wygląda ich praca. Większość wyjazdów ratowników medycznych dotyczy sytuacji, w których wystarczyłaby pomoc lekarza pierwszego kontaktu. Przypominamy, że wzywać pogotowie powinniśmy wtedy, kiedy zagrożone jest życie ludzkie. Może zdarzyć się tak, że zespołu ratowników nie będzie na miejscu, kiedy zdarzy się coś naprawdę groźnego. Wszystkich zespołów tutaj w powiecie raciborskim jest 4, 2 zespoły specjalistyczne, czyli na w skład tego zespołu wchodzi lekarz, i 2 zespoły podstawowe, gdzie są zawsze na zespole 2 ratowników medycznych, bądź pielęgniarka ratunkowa i ratownik medyczny. W Raciborzu tutaj stacjonują 2 karetki systemowe, jedna specjalistyczna z lekarzem i jedna podstawowa, czyli z ratownikami medycznymi. 3. jest w Krzyżanowicach jako zespół specjalistyczny, 4. w Kuźni Raciborskiej jako zespół ratowniczy, czyli podstawowy. Centralna dyspozytornia od ponad 5 lat mieści się w Gliwicach. Jest to ogromny rejon operacyjny, największy w województwie śląskim, pod który podlega 1 500 000 mieszkańców. Dyspozytor ma za zadanie zweryfikować każde zgłoszenie i zdecydować, czy wysłać zespół medyczny lub skierować pacjenta gdzie indziej. My dostajemy później tutaj sygnał, czyli łączność telefoniczna, radiowa do danego tutaj miejsca stacjonowania. Odbieramy telefon, dyspozytor przekazuje nam, dokąd mamy jechać, do jakiego zdarzenia. Podaje nam kod pilności wyjazdu, czyli w kategorii pierwszej jest to wyjazd do minuty, w kategorii drugiej, czyli bez sygnałów, wyjeżdżamy i wydrukuje nam się karta w takim pomieszczeniu, gdzie mamy cały ten sprzęt komputerowy. Na karcie są też dane osobowe, do czego jedziemy i adres, pod który się musimy wstawić. Dlaczego więc po dojeździe na miejsce zdarzenia okazuje się, że wezwanie ratowników było bezzasadne? Ludzie żyją gdzieś tam z starymi jakimiś wiadomościami i jak było za dawnych lat, kiedyś pogotowie jeździło do wszystkiego, tak? Do zachorowań, do bólu zęba, wyrywali zęby nawet z tego, co wiem. Teraz to się wszystko pozmieniało i no, pacjenci po prostu kłamią, mówią nieprawdę, co my też to widzimy później po karcie wyjazdowej, na której jest napisane, że jest wyjazd do tego, przy czym przychodzimy na wizytę, pytamy pacjenta, co się dzieje, że pan, pani wezwaliście państwo zespół, no to często wszystko się też mija z tym, co jest na karcie wyjazdowej w chwili wezwania, a często po prostu mówią wprost, po prostu, żeby ominąć kolejek w poradniach specjalistycznych albo po prostu nie mają czym podjechać do lekarza i wysługują się zespołami. Pamiętajmy również, że pogotowie ratunkowe jest pojazdem uprzywilejowanym, któremu należy ustępować pierwszeństwa. Ratownicy nie zawsze używają sygnału dźwiękowego, to dyspozytor decyduje, jaki jest stopień pilności wezwania.